witam Was po raz kolejny na moim pięknym kanale. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takiej rzeczy, o której w sumie bardzo dawno zacząłem opowiadać, mianowicie o tym, w jaki sposób ja się uczę języków, czego używam, i dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym, co robię w internecie, w sensie z czego korzystam na... Gdzie on jest? Na tym oto urządzeniu. Co robię, żeby się uczyć języków, więc dzisiaj telefon, tu mam jakieś coś. Generalnie cała moja historia językowa jest związana z aplikacjami, z tym, co można znaleźć w internecie, z tym, co bardzo często, w bardzo dużej mierze jest darmowe, i Was też zachęcam, jak widzieliście w filmie clickbaitowym pod tym mówię w 5 językach i wydałem na to 0 zł. Da się. I serio, da się. Ja wydałem bardzo mało pieniędzy na języki, a mówię w nich i to całkiem nieźle, w tych, w których mówię. I zaczniemy może... Poruszę dzisiaj temat 3 aplikacji, z których korzystam regularnie, w których jestem po prostu zakochany i które uważam, że dają naprawdę są niesamowitą pomocą dla Waszych języków i w zasadzie mogą być podstawą, no dla mnie na przykład są podstawą w nauce czegokolwiek. Dobra, więc zaczniemy od aplikacji. Ja Wam je jakoś postaram się pokazać gdzieś tu pewnie, jak one działają. Pierwsza aplikacja to jest moja miłość, pierwsza miłość językowa, której już teraz w sumie nie korzystam, dlatego że nie uczę się języka, w sensie wszystkie języki, których się uczyłem z nią, już jakby przeszedłem ten poziom, kiedy była mi przydatna. I nie rozwija mnie już w żaden sposób, ale nadal jest na moim telefonie, mimo że od, nie wiem kiedy, w sumie od maja nie korzystałem z niej. To powiem Wam tak, jest to oczywiście Duolingo i wiele osób, z którymi rozmawiam, mówią: a tak, coś kojarzę, Duolingo, no tam używałem, korzystałem, ale nie wyszło mi, bo po prostu coś tam. No, nie nauczyłem się języka przez nią. I główny błąd, który ludzie popełniają w Duolingo, to jest brak systematyczności. W sensie w Duolingo i w każdej innej aplikacji, w sumie w jakimkolwiek innym trybie, sposobie nauki języka, najważniejsza jest systematyczność, najważniejsze jest uczenie się w pewnych odstępach czasowych, niedużych, czyli maksymalnie 2-3 dni, ale jednak polecam codziennie, choć trochę, mieć kontaktu. I po prostu na Duolingo robią się zaległości. Z czego jest ta aplikacja skonstruowana i na czym się skupia? Już Wam zaraz powiem. Duolingo działa w ten sposób, że mamy język, w języku jest jakby drzewko umiejętności i w tym drzewku umiejętności mamy lekcje, powiedzmy mamy działy. Różnie to bywa, na przykład dla tureckiego miałem 60 działów, dla norweskiego jest 120. W każdym z takich działów, to około mniej więcej, tak z tego co pamiętam, w każdym z działów mamy kilka lekcji. Od jednej, czasami jeśli jest to bardzo prosty temat, na przykład jakieś tam przydawki czy inne takie proste rzeczy w danym języku. W niektórych potrafi być nawet 12. Zazwyczaj są to lekcje ze słownictwem, na przykład mamy tam lekcję pod tytułem, nie wiem, wakacje, i w lekcji wakacje macie, w dziale wakacje macie 12 lekcji. W każdej z tych lekcji jest około 17 zdań. Procesie nauki. Później możecie jeszcze powtarzać. Ja nie wiem, jak dokładnie teraz to działa. Jak zaczynałem i przez pierwsze w sumie 1,5 roku korzystania z Duolingo system był taki, że jak się nauczyłeś danego działu, to on Ci się jakby stawał się złoty, był takim na złoto pomalowany, a w momencie, kiedy minęło trochę czasu, algorytmy stwierdziły, że już nie pamiętasz tego, co się nauczyłeś, to wracało to do koloru tam, nie wiem, zielonego, czerwonego, żółtego czy niebieskiego. Każdy rodzaj lekcji miał inny kolor, działu. A w tym momencie jest to rozwiązane na zasadzie poziomów i nie do końca wiem, jak się w nich jeszcze odnaleźć z powtarzaniem, ale teraz bardziej to zależy od Ciebie, kiedy chcesz powtórzyć dany temat, więc jest to mniej mechaniczne, powiedzmy, ale nadal jakby warto, nie mówię, że nie. Ważna sprawa z Duolingo to, tak jak mówiłem, systematyczność. No i mamy te działy i po tych działach robimy, jeden dział nam odblokowuje kolejny i tak dalej, i tak dalej. Czego się uczymy? Każda lekcja zbudowana jest z około, w zależności od tego, czasami na początku jest to 10 zdań albo 10 prostych konstrukcji uczących nas danych rzeczy z danego oczywiście działu. i robimy te lekcje. Jeśli mamy błąd, no to ona gdzieś nam tam pokazuje ten błąd i za kilka zdań znowu nam się pojawia, aż zrobimy ją poprawnie. I tak to działa na zasadzie pewnej repetycji, pewnego powtarzania tego wszystkiego, co jakby chcemy się nauczyć w danym dziale. I tak jak wspominałem, jak już się nauczycie danego działu, odblokowujecie sobie kolejny, idziecie tak po kolei na tym drzewku do nowych umiejętności, aż zrobicie cały kurs, który tam w zależności od języka ma różną ilość, czy liczbę, nie wiem co jest poprawnym słowem, ma różną ilość po prostu działów. Czasami jest to tak od 60 do 120, w zależności od tego jak ten język jest zrobiony na platformie, a są na różnych poziomach dokładności. Na przykład ja tureckiego, mimo że zrobiłem cały kurs tureckiego, nie kojarzę w ogóle tego języka, nie rozumiem. Rozumieć może trochę rozumiem, ale wypowiedzieć się nie jestem w stanie, ale spokojnie po rosyjsku i po włosku mówię i głównie dzięki Duolingo. Więc da się naprawdę nauczyć języka i mając też doświadczenie z norweskim, tak, wiem, że fajnie można tam znaleźć pewne rzeczy. Oczywiście ważna rzecz, dlaczego poruszam 3 aplikacje, dlatego, że z żadnej z nich nie nauczycie się w 100% języka. One są w pewnym stopniu kompatybilne i ja znajduję między nimi bardzo dużo rzeczy, której może nie być w jednej aplikacji, jest w drugiej albo w trzeciej i one tak się bardzo ładnie uzupełniają. I kolejna aplikacja, którą mogę z całego serduszka polecić, to jest Memrise. Memrise, z którego korzystam najwięcej, ponieważ jest najłatwiejszy do korzystania, aczkolwiek jest najmniej efektywny, tak mi się wydaje, ponieważ Memrise to są po prostu fiszki. I to są fiszki przygotowane na bardzo fajnym systemie, zwanym Space Repetition System, SRS. No chyba tak, to się nazywa tak. A polega on na tym, że uczymy się danego słówka poprzez powtarzanie go przez tam bodajże 7 razy się powtarza dane słówko nowe. Ono ci się zaznacza jako poznane słowo i po 5 godzinach znowu może się, jakby system wie, że po 5 godzinach prawdopodobnie je zapomniałeś, więc powtarzasz po 5 godzinach, później po dniu, później po 3 dniach, po 7 i tak dalej, po jakimś okresie. Tam są różne algorytmy bardzo zaawansowane wpisane i powiem wam, że one naprawdę robią dobrą robotę. Memrise ma bardzo dużą bazę językową i możecie się nauczyć wszystkiego, tak jak powiedziałem chyba w którymś z wcześniejszych filmów. Na Memrise możecie poznać chociażby podstawy dowolnego języka, który was interesuje albo którym się zainteresowaliście chwilowo i chcecie na przykład się dowiedzieć, jak jest, nie wiem, pies po grenlandzku czy po inuktitut. I bardzo fajnym, ale też często zdradliwym elementem Memrise jest to, że kursy są tworzone przez ludzi. To znaczy ja mogę sobie teraz wejść i stworzyć kurs do jakiegokolwiek języka, jaki będę tam chciał. I to jest bardzo fajne, ponieważ dzięki temu jest tych kursów masa, cała masa dobrych kursów, ale bywają też takie, gdzie jest bardzo dużo błędów, bo ktoś jakby nie do końca zna język, czy nie do końca jest w stanie wytłumaczyć dane słowo, czy nie zna dokładnego tłumaczenia danego wyrażenia czy coś. W każdym razie rzecz, na którą chciałbym was uczulić, jeśli dzisiaj się weźmiecie za instalowanie tej aplikacji, a wybierajcie na początek kursy oficjalne, jeśli do waszego języka jest, a jest bardzo dużo, nawet są z języka polskiego bodajże, do angielskiego, do hiszpańskiego, do rosyjskiego, do francuskiego, do niemieckiego, nie chcę teraz się pomylić i tam dodawać jakichś innych języków, ale jest ich bardzo sporo. I bardzo ważna rzecz kolejna, ponieważ jeśli tworzą kurs normalni ludzie, tacy nie zajmujący się tym gdzieś tam, zajmujący się tym typowo hobbystycznie, to bardzo często te kursy są bez dźwięku. I jest to bardzo problematyczne, nie we wszystkich językach, ponieważ niektóre mają bardzo fajnie wytłumaczoną fonologię, czyli to jakby to, jak się pisze słowo i jak się czyta poszczególne głoski, a niektóre języki, jak na przykład nawet rosyjski, czy angielski, czy francuski mają jednak, no francuski ma w miarę te zasady, ale na przykład angielski, gdybyście uczyli się angielskiego bez słyszenia słów, których się uczycie, obiecuję wam, żebyście się nauczyli go bardzo słabo, albo przynajmniej na początku byście mieli złe pojęcie na temat, jak się wymawia dane słowo i później byłoby to bardzo ciężkie do naprawienia. W związku z czym, jeśli trafiacie na Memrise, polecam, baza jest niesamowita, możecie się nauczyć słówek z danej dziedziny, która was interesuje, nie wiem, interesuje was tam inżynieria i możecie sobie znaleźć kurs inżynierii po indonezyjsku i się z niego nauczyć słów i to takich bardzo zaawansowanych, ale uważajcie, jakby, bo to tworzą zwykli ludzie i czasami warto sobie raz na jakiś czas słówko sprawdzić w słowniku, czy gdzieś tam w jakimś korpusie językowym, czy też no, po prostu nawet na Google Tłumaczu. Kolejne narzędzie, które jest bardzo rozbudowane, które ma więcej języków niż Duolingo, mniej niż Memrise, ale jest bardzo ciekawe i nie bez powodu wymieniam je jako ostatnie, ponieważ uważam, że jest najcięższe do obsługi, a przynajmniej jest najcięższe do podtrzymywania motywacji. Dlatego polecam wszystkim zacząć od Duolingo, bo ono jest bardzo takie zadaniowe, bardzo gierkowe, na zasadzie takiego dawania sobie ciągle wyzwania, podnoszenia tej poprzeczki, zaliczania kolejnych kursów, robienia sobie tam statystyk, nie wiadomo czego, punkcików. Na LingQ też są różne punkciki, są słówka znane, nieznane, słówka trudne itd. Ale LingQ jest bardzo mało intuicyjny, bardzo zależny jest od Ciebie samego, od Twoich własnych przekonań co do Twojej wiedzy o języku i też tak wymaga zauważania pewnych rzeczy, które nie są możliwe do zauważenia przez swój wewnętrzny system tej aplikacji, czy tego całego, bo to jest też oczywiście, można sobie korzystać na komputerze, tej strony internetowej, bądź też no, po prostu przez twórców danych tekstów. I na czym się opiera LingQ? LingQ opiera się na tym, że mamy ogromną bazę tekstów w danych językach. Wszystkie teksty są z dźwiękiem, co jest już niesamowitym tutaj plusem tej aplikacji. I polega to na tym, że mamy tekst w danym języku, nie wiem, tam dajmy sobie rosyjski i macie tekst różnego rodzaju, może być to artykuł w gazecie, może to być jakiś esej, może to być nawet poezja czy powieści, bardzo często są tam całe powieści w oryginałach, czy też na przykład konwersacja czyjaś. Ktoś na przykład prowadzi sobie zajęcia przez Skype'a, nagrywa te zajęcia i później wrzuca je, jakby kontakt z żywym językiem. I te wszystkie rzeczy są na LingQ jako tekst i macie też audio, więc możecie sobie czytać, możecie słuchać, możecie na przykład sobie pójść, nie wiem, pobiegać i włączyć sobie audio, a później jak wrócicie, umyjecie się, włączyć sobie i poczytać sobie sam tekst do, nie wiem, do picia herbatki, albo też poczytać tekst i posłuchać. To jest bardzo dużo wariacji, też właśnie zależy tylko i wyłącznie od Was, co będziecie robić. Macie ten tekst i w tekście macie słowa. Jak w każdym oczywiście. I słowa, które już znacie, nie są w ogóle podkreślone, nie są zaznaczone, są po prostu normalnie jak w normalnym artykule. Słówka, które pojawiają się po raz pierwszy w czytanych przez Was tekstach, czyli powiedzmy tam macie 2000 poznanych słówek w rosyjskim, ale nie spotkaliście się jeszcze z tym czy tamtym słowem, one są zaznaczone na niebiesko. I w tym momencie zależy to od Was, czy Wy rozumiecie to słowo, czy nie. Jeśli nie rozumiecie, klikacie na to słowo. Na telefonie jest o wiele łatwiej. Ja na przykład o wiele bardziej mi się podoba ta aplikacja na telefonie niż na komputerze, ale to jakby są różni tutaj amatorzy różnych wersji. Zaznaczacie sobie to słówko, klikacie, że jest to słowo nieznane. Wtedy słowo podkreśla Wam się na żółto i są 4 poziomy, że tak powiem, żółtości. Czyli są to słowa, na które musisz zwrócić uwagę i one w każdym kolejnym tekście pojawiać będą się na żółto. I one później w każdym tekście podkreślać Wam się, podświetlać będą na żółto jako słowa nieznane, słowa, które musicie zapamiętywać, na które musicie zwracać uwagę. I jeśli na przykład stwierdzicie, o, kojarzę to słowo, ono było, nie do końca wiem, co ono znaczy jeszcze, więc zostawię sobie je, ale zaznaczę je jako drugi poziom tam nieznajomości. Później możecie przejść jako 3. poziom nieznajomości i 4. poziom, czyli prawie takie wyuczone, ale jeszcze jednak nie do końca. I to się ciągnie przez cały czas, macie, tak jak mówię, miliony tekstów od takich prostych typu a la Makota na poziomie A1 do specjalistycznych tekstów o komputerach, o inżynierii, o lingwistyce, o polityce, o filozofii. Więc macie bardzo dużą bazę i możecie przejść całą edukację językową od góry do dołu. Tylko jednak jest pewna rzecz, której brakuje LingQ i którą uzupełniają wcześniejsze aplikacje. Bardzo ciężko jest powtarzać słówka nieznane. To znaczy system jest moim zdaniem troszeczkę przekombinowany, ponieważ jest opcja powtarzania tych słówek żółtych, ale polega to mniej więcej na tym, że te słówka pojawiają Wam się już w znanych kontekstach, albo często też tłumaczenia są takie niebezpośrednie, albo tłumaczenia sugerują kilka kilka podobnych słów i możecie wpisać nie to, o co dokładnie chodziło w danym zdaniu. I można powiedzieć, że w tym kontekście jest to bardzo mocno kompatybilne z Duolingo, bo w Duolingo możecie sobie pisać te rzeczy, których się uczycie, czyli macie zdanie, nie wiem, po angielsku czy po polsku i musicie je przetłumaczyć na trzymajmy się rosyjskiego na rosyjski i piszecie sobie, tak jak myślicie, że jest to napisane i w tym momencie wam pokazuje, że jest źle. Albo dobrze, oczywiście, bądźmy pozytywnie nastawieni. W momencie, gdy na link macie te słowa napisane i wszystko zależy tylko i wyłącznie od waszego takiego pojmowania swojej wiedzy językowej, swoich umiejętności. No i czasami może to być zdradliwe, bo na przykład zaznaczycie sobie jakieś słowo, ja tak często mam, jako okej, rozumiem, jakby nie sprawia mi problemu zrozumienie tego słowa w tym zdaniu, ale później się okaże, że to słowo pojawi wam się za 4 kolejne teksty i nagle mówicie, ale czemu to mam zaznaczone jako, że umiem, skoro ja w ogóle nie wiem, o co tu chodzi. Więc to jest bardzo zależne od was, dlatego mówię, że warto zacząć taką mniej więcej drogą, jak ja powiedziałem. I link jest taki już naprawdę dla świadomego, jak to powiedzieć, językowego świra. Dla świadomego językowego świra jest link. Ja w ogóle zamierzałem zrobić filmik na temat wielu aplikacji językowych, ale stwierdziłem w sumie, słuchajcie, po co, skoro ja korzystam z tych, uważam je za totalnie wystarczające i nie mam tak naprawdę potrzeby odkrywania nowych, więc gdybym na przykład chciał dzisiaj zrobić recenzję 10 różnych aplikacji, nie byłoby to możliwe, ponieważ bym je wziął, bym je przeklikał, tam porobił rzeczy, które można na nich robić i byłoby to niepełne, ponieważ byłoby to korzystanie przez jeden dzień, przez 2 dni, nawet przez tydzień. Nie poznałbym danej aplikacji, danego narzędzia do nauki języków do końca. Więc wybrałem dla was 3, z których ja korzystam, które uważam, że uzupełniają się bardzo mocno i są dla mnie podstawą do nauki języków, a w zasadzie 90% mojej nauki języków to są właśnie te 3 aplikacje. Polecam wam wszystkim. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie ich, to śmiało piszcie w komentarzach. Odpowiem wam na wszystkie. Jeśli macie jakieś inne aplikacje, które wam się podobają, z których korzystacie na co dzień i chcielibyście przekazać je światu, tak jak ja to teraz robię, może ja również bym spróbował czegoś nowego przy nowym języku, to piszcie śmiało w komentarzach tu na dole i widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć!